Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam, lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Królestwo Boże jest wewnątrz was. Chcąc dotrzeć do człowieka, nie wystarczy przemówić wyłącznie do jego rozumu, ale przede wszystkim do serca. Zamierzając żyć w Królestwie Bożym, potrzeba kierować się prawami serca Bożego. Ta nieustanna kontemplacja serca Jezusowego prowadzi do tego, że w nas rodzą się te myśli i te odczucia, które są w Jego sercu. Żyjąc tym, co wewnętrznie, a ściśle mówiąc duchowe, ja staję przed obliczem Boga. Tam, gdzie jest życie duchowe, tam człowiek jest w obecności Bożej. Miejsce wewnętrzne w człowieku powinno być chronione przed wpływem nieodpowiedzialnych myśli, namiętności, postaw zarówno własnych, jak i osób, z którymi wchodzimy w relacje. My nie każde słowo, które człowiek mówi, powinniśmy brać sobie do serca, najpierw do umysłu. I trzeba dokonać weryfikacji, rozeznania, czy to słowo jest prawdą, czy kłamstwem. Kiedy my od razu bierzemy pewne słowa kierowane w naszą stronę, niby nas dotyczące, za prawdę, i przeżywamy je w sercu, potem żyjemy w okropnym zamęcie. Nie możemy się z tego wyzwolić. Nie wszystko bierzmy za prawdę, co ktoś mówi do nas. Rozeznawajmy w tym, co inni do nas mówią, jakiego ducha jest ten człowiek, który mówi, a tym samym jaką wartość mają te słowa, które do nas kieruje. Wnętrze człowieka powinno mieć treść oraz żyć tym, co wartościowe. Zwróćmy uwagę na to, osoby, które mówią do nas, bardzo często gdzieś omijają Pana Boga, a tym samym mogą doznawać kuszenia przez demony. I to demony mogą mówić przez człowieka. Wchodzimy do własnego wnętrza po to, aby nabrać ducha, mocy ducha, przemyśleć pewne sprawy, które w zamęcie życia zewnętrznego umykają i nie będąc rozważanymi, mogą nas brać w niewolę. Dlatego nie można lekceważyć tego, co przyjmujemy do naszego serca. Jakie słowa, jakie obrazy, i jakie przeżycia zatrzymujemy w naszym sercu. Od tego wszystkiego zależy to, czy jesteśmy mocni, czy też słabi duchem. Życie z Chrystusem wymaga dojrzewania w ukryciu, do pokoju, do radości, do przebaczenia. Jakie to jest ważne, żeby człowiek miał w ciągu dnia takie pół godziny, godzinę, kiedy jest sam na sam ze swoimi myślami. Nie odbieram telefonów, nie oglądam telewizji, nie słucham nawet muzyki pięknej, prawda? Ale pozostaję ze swoimi myślami, sam na sam. Bo wtedy mogę spotkać Boga. Wtedy mogę, kiedy trwam właśnie w ciszy swojego serca. Niezbędna jest ta ofiara w dotarciu
naszym do wnętrza naszego serca. Dla każdego jest ta sama, pokorne i skruszone serce. Jak mogę być sam na sam z Bogiem w moim sercu, wtedy, kiedy będzie mi towarzyszyła pokora i skrucha, te dwa filary życia duchowego. I tym, co mówi prawdę o nas, to jest nasze wnętrze. Człowiek jest taki, jaki jest jego serce. Nie jego dokonania, nie jego intelekt. Ważne jest to, jaką człowiek posiada inteligencję, jaką ma wiedzę, jakie przygotowanie, nawet do prowadzenia różnych rozmów, różnych dialogów. Ale istota jest w ludzkim sercu. Jest on takim, jakie są jego wewnętrzne, duchowe doświadczenia. Wielki, mocny, piękny jest ten człowiek, który posiada wnętrze wypełnione spokojem i łagodnością ducha. Zobaczmy, czy ten spokój, czy ta łagodność, a to by oznaczało mądrość, jest naszym udziałem. Czym człowiek żyje, tym też karmi innych, obdarowuje innych. Jesteśmy odpowiedzialni za słowa, które mówimy do innych. Ponieważ albo w nich zaistnieje to Królestwo Boże, dzięki też i spotkaniu z nami, albo też nie. To jest niezwykle ważne. Dobre słowo, które pada w serce drugiego człowieka, ono ma szansę rozrosnąć się, być zaczątkiem tego Bożego tchnienia, jakim jest Królestwo Boże. Jesteśmy nosicielami nowiny o Bożym Królestwie, albo też wpływamy na niszczenie tej nowiny we wnętrzu tych, którzy nas słuchają i patrzą na nasze życie. Obyśmy nie byli gorszycielami. Obyśmy nie prowadzili innych do jakiejś postawy rozpaczy, rezygnacji z życia sakramentalnego właśnie we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie wiary. Czym karmisz swoich najbliższych? Jakie są słowa, które wypowiadasz do innych? Może skrajnie powiem, prowadzisz ich albo w stronę Pana Boga, albo w stronę swego ducha. To jest skrajne ujęcie, ale zauważmy, że my się wzajemnie karmimy albo Słowem Bożym, albo też Słowem ludzkim. Niektórzy odrzucają Słowo Boże i ich pokarmem jest wyłącznie to, co słyszą ze strony innych ludzi. Życie wartościami jest życiem wprowadzającym nas w Królestwo Jezusa. Wiele głupstw w ziemskiej tej rzeczywistości popełniamy. I wiele upadków i żalu spowija naszą niespełniającą się tęsknotę za szczęściem. My przede wszystkim nie powinniśmy dążyć do szczęścia, ale dążyć do Boga, do Jezusa. On jest szczęściem. W naszym życiu wiary nie chodzi o to, proszę mi pomóc, abym ja był człowiekiem szczęśliwym. Ja mogę Ci pomóc, towarzysząc, abyś mógł spotkać Pana. On jest naszym wszystkim.